Witam wszystkich z tej strony Tula i przed Wami najnowsza aktualizacja dodatku DLC Panowanie Gigantów. I cóż, może zaczniemy od tego, jest sporo nowych rzeczy, naprawdę, bardzo się cieszę, jest coraz fajniej. Zacznijmy od tego, że dodali Webera, w końcu. Ja powiem szczerze, jestem troszeczkę rozczarowana, ale to wszystko po kolei. Najpierw pokażę Wam, jak go odblokować. Na początku myślałam, że to trzeba jak Wickfield, tak? Że trzeba pograć ileś tam dni i wtedy się odblokuje. No ale tak nie jest. Ja już mam go odblokowanego, więc pokażę Wam to po prostu modami. Zresztą wszystko tutaj będę pokazywać modami. Bo gdybym chciała grać normalnie, to raczej by mi się to nie udało, a chciałabym pokazać wszystko. Co jest nowego. Więc tak, Webera odblokowujemy w ten sposób, że musimy walczyć z pająkami, musimy je zabijać. I wypadnie nam wtedy łup, taka tutaj właśnie oto czaszka. Oczywiście nie z każdego pająka i może sobie jeszcze zrobimy dzień. Jest to dość rzadki łup. Najlepiej wziąć się za taki kokon trzeciego stopnia i tam myślę najszybciej wypadnie nam ta czaszka. Więc jeżeli mamy już tą czaszkę, bierzemy sobie łopatę. Ja sobie zrobię łopatę. Tak. Tutaj mamy grób. Musimy rozkopać grób. Normalnie znaleźć na mapie grób i go rozkopać. To możemy w sumie sobie zabrać, to jest nam niepotrzebne. Jeżeli mamy taki rozkopany grób, bierzemy tą czaszkę, wkładamy do tego grobu, zakopujemy i proszę, teoretycznie mamy Webera. I wyskakują pająki, jest ich chyba 6 z tego co pamiętam. Musimy je wszystkie zabić. Tak, udało nam się wszystkie zabić. I cóż. I już mam odblokowanego Webera. Tak wygląda jego odblokowanie. Tak się zastanawiam, czy teraz Wam pokazać już z Webera. Myślę, że tak zrobimy. Dobrze, kochani, mamy już naszego Webera. Tak oto wygląda. Tutaj już ma troszeczkę dni, więc zaczyna mu rosnąć broda. Specjalnie, bo chciałam Wam pokazać, jak się goli i jak to wygląda z tą pajęczą brodą. Jest naprawdę fajny. I cóż, zacznijmy od tego, że tak, Weber ma 100 poczytalności, 175 zdrowia i 175 głodu. Na starcie zaczyna z 4 potwornymi mięsami i może jeść to mięso, ono nie zabiera zdrowia, ale zabiera poczytalność niestety. A w sumie szkoda, bo mógłby jeść normalnie, nie? Byłoby fajniej. I cóż, mam testera, zmieniłam sobie go w tego, no, w cienistego. Dobra, nieważne. Tutaj mamy pająki, no i oczywiście tak, no, pająki go nie atakują, poczekamy sobie, zaraz będzie wieczór, wylezą, to zobaczycie, może je oswoić, za to świnki nas nie lubią. O, proszę, świnka oczywiście już za nami leci. Chce nas atakować. O, jest pajączek. Pająk akurat atakuje chyba mojego Chestera z tego co widzę. Bo tak. Dobra, więc zrobimy tak. Musimy sobie zabić świnkę niestety. Dobra, mamy zabitą świnkę. Bierzemy mięso. Czekajcie. No. No bo mi zabije Chestera, no dajcie, że spokój. A nie chcę go, wiecie co? Dobra. Bo nie widzę.
Nie pomyślałam, wiecie co, że... Że one mi będą Chestera atakować. Dobra, chodźcie. Nie no, wiecie co? Z tym Chesterem to był zły pomysł jednak. Nie no, zabiłem mi go. Dobra. Zrobimy tak. O, zabiłem mi Chestera. No nie. Aha, bo on tych swoich przecież nie może zabić, dobra. No nieważne, Chester nam się odrodzi. Widzicie, pająki chodzą za nami. Oswojone są jak świnki. Także tak to wygląda. Możemy sobie koło nich łazić, nic nam nie zrobią oczywiście. Więc tak, tak to wygląda. Złobiorem też on sobie ma, no co, ma te 4 mięsa na starcie, tak jak mówię. Może oswajać pająki. W nocy niestety nie widzi. Zaraz się o tym przekonacie. A szkoda. Aha, i ta broda. Tą brodę zaraz zobaczymy. O, pełnia w sumie jest faktycznie. Pełnia przeszła. O, broda już jest większa. Wiecie co, może sobie przyspieszymy. Jeszcze troszeczkę. W ogóle zobaczcie, jaki on ma głos. Masakryczny, co? Nie no, co robić, nie będziemy. Chciałam, żeby mu ta broda jeszcze bardziej urosła. I przyspieszam też dni po to, żebyście zobaczyli pierwszego giganta nowego, czy tam bossa. A będzie to, moi drodzy, będzie to borsuko-niedźwiedź, tak to możemy nazwać. Który właśnie pojawia się jesienią, więc te dni będę przyspieszać po to, żeby go wam pokazać. W sumie te pająki nie są mi za bardzo potrzebne. Także może ja je sobie zabić. A zresztą niech są, dobra. Przyspieszymy może jeszcze. Albo wiecie co? W sumie nie, zrobimy inaczej. Póki jeszcze nie będzie tego nowego bossa, to ja wam pokażę jeszcze jedną rzecz, a będą to mianowicie drzewce liściaste. Wygląda to tak, że gdy zetniemy za dużo drzew, wyjdą nam drzewce z tych nowych drzew, tak samo jak i z tych zwykłych, z tym, że zaraz zobaczycie, jak one będą wyglądać. O! Już się pojawił, proszę. Tak wygląda nasz drzewiec. Do tego wylatują takie małe stwory. O, w sumie widzicie, pająki może nam je będą atakować. Ja sobie zrobię zaraz jedną rzecz. Nie, musimy wziąć sobie tak. Spróbuję zciąć. Teraz nic nie zrobię. Używam sobie modów oczywiście, no bo nie mogłabym wam pokazać, bo chcę wam pokazać, co z tego wypadnie. Także widzicie, wypada to żywe drewno. Mam łopatę, nie mam łopaty, ale to nic. Wiecie co, idźcie spać. Wszyscy najlepiej, o, bo mi przeszkadzacie, dokładnie. Zrobimy sobie łopatę, bo nie zrobiłam. Dobra, nie jest ta. Oczywiście możemy sobie wykopać. I wypada kolejna ta żywa kłoda. Więc tak oto wyglądają. Zobaczcie, fajne są, nie? Świetne są, naprawdę. Mnie się bardzo podobają. O, i te korzenie tutaj właśnie wychodzą. I znowu wylatują te małe stworki. Dobra. Tak to wygląda. Dobra, ja może sobie już to wszystko powybijam. I pająki. I te stwory, bo to już mi nie będzie potrzebne. A pająków nie mogę, bo to są moi bracia oswojeni. Dobra. Więc co, pokażę wam może teraz brodę. Tak, ściął brodę. Wypada chyba 6 pajęczyn. Z tego co pamiętam, tak, 6 pajęczyn wypada z naszej brody.
Więc fajna rzecz, może ją sobie hodować. I cóż, myślę, że może już teraz będziemy mogli sobie przyspieszyć te dni, żeby pokazać wam tego pierwszego bossa. Myślę, że chyba tak. Nie będę tego przedłużać. Dobra, tak zrobimy. Nie wiem dokładnie, w którym dniu on przyjdzie, dlatego zrobię to w ten sposób. Dzień 18. Zdaję, żebym sobie jeszcze coś zjadła tak przy okazji. Aha, ale to muszę się... Dobra. Teraz możemy działać dalej. Nie, chyba ostatnio właśnie przyszedł w 19 dniu. Ale nie wiem, czy to jest taka zależność, że zawsze tak przychodzi. O, idzie. Uwaga, przygotujcie się. Nie wiem, z której strony on tutaj do nas zmierza. Dobrze, kochani. Znalazłam, właśnie, już wam pokażę. Warga. Jest to kolejna nowa postać. Może właśnie on przywołać psy gończe. Zaraz zobaczycie, jak on wygląda. O, jest nasz właśnie. O nie, zabił nam go. Aj. A widzicie, chciałam wam później pokazać. No więc dobrze, no to zobaczymy. To jest nasz borsuko, niedźwiedź. Tak wygląda. Fajny, co nie? Rozwala wszystko naokoło. I tak, on właśnie się pojawia podczas jesieni. Tak jak będziemy koło niego biegać, nic nam nie zrobi, ale... Słuchajcie, może się... posilę. No, on teraz sobie je. A czekajcie, może go uśpimy. Zobaczymy, jak to wygląda. O, zobaczcie, jaki fajny niedźwiadek, co? Śmieszny jest. Taki niedźwiedź borsukowaty faktycznie. Tak wygląda. No ale dobra. Robimy się niewidzialni. I lejemy. Bo chcę wam pokazać, co z niego wypada. Proszę. Tak tutaj czaska. Trochę jak ten gigant, wiecie, ta wielka stopa. Dobra, udało się. Zabiliśmy go. Już wam pokażę, co z niego wypada. Wypada z niego, proszę. No wypada mięso, wiadomo, chyba 8 sztuk wydaje mi się, tego zwykłego mięsa. Tu teraz jest taki bałagan. Bo on tutaj zabijał te nasze żaby. Okej. Tak, 8 sztuk mięsa i taką właśnie oto, zobaczcie, kurtałkę na zimę. To jest jego sierści. I ona tak chroni nas oczywiście przed zamarznięciem. Do tego odnawia trochę zdrowia i trochę poczytalności. Hamuje też głód. Kurczę, szkoda, że nie ma tego warga, bo niestety zabił nam go ten borsuko niedźwiedź. No niedobrze, kurczę, powiem wam. Bo co do tego warga, to jego można spotkać tak jak tropimy koalefanta, to czasami właśnie możemy napotkać jego zamiast koalefanta. Tak szukam, bo może znaleźlibyśmy tutaj jakiś ślad i bym wam pokazała. Ale no, niestety... Oj, źle zrobiłam. Wieczór, dobra. Weźmy sobie laskę. No, ale bałagan. Po naszej walce. O, kurczę. Nigdzie nie widać, szkoda, no bo tak to będę musiała go sobie sama zrespić. Tak akurat może by nam się udało na niego trafić, ale no niestety nigdzie go tutaj nie ma. Chodzi mi o ślad oczywiście, że nie ma śladu. Tak to byśmy go sobie wytropili. Jeszcze tutaj nie ma nic. Przejdę jeszcze tutaj kawałek w górę.
A jak nie, no to zrobię go sama i wam pokażę, jak wygląda. Dobrze, kochani, mamy naszego warga, który już wypuścił na mnie, widzicie, psy gończe. Tak. Musimy się uzbroić, dobra. Tak wygląda. Zaraz wam go pokażę. Ło! Jeszcze się spalę. Uciekamy. No, on się nam spali, tak? Super. Chodź. Utknąłeś za tymi drzewami. No daj spokój, chodź. Tak wygląda. Jest on ponoć zrobiony na podstawie Władcy Pierścieni tamtych wargów. W sumie chyba tak. Dobra. Tak. I tak jak mówię, jego możemy niby wytropić, tak jak koalefanta. I jak już się pokaże, to widzicie, on sobie przywołuje psy gończe. Więc ja już się tutaj chyba z nim rozprawię. Dobra, już jest po nim i cóż, wypada z niego mięso, potworne mięso i kły. Także tak wygląda nasz warg. Dobra. Więc cóż, teraz myślę przejdziemy do kolejnego giganta, kolejnego bossa. Także za chwilkę do was wracam. Dobrze, kochani, przed wami kolejny boss. Jest to jeleniocyklop. On już oczywiście był, dobrze go znacie w podstawowej wersji, ale teraz wypada z niego inny itemek. Jest to taka parasolka z okiem. Zresztą już wam zaraz pokażę. Proszę. Najpierw go sobie zabijemy. On oczywiście występuje podczas zimy. Zaraz go sobie zabijemy. Mam taką nadzieję. No pewnie. O, twardy jest, nie? Dobra. Proszę, i cóż, może sobie zrobimy dzień. Tak, wypada z niego znowu chyba też 8 sztuk mięsa. I ta właśnie parasolka. Zaraz wam pokażę. O, tak wygląda. I tak, parasolka chroni nas oczywiście przed deszczem i przed przegrzaniem podczas lata. Także fajna rzecz. Ponoć ma być tak zrobione w przyszłości, że będzie można ją sobie zrobić z rzeczy, które właśnie wypadną z jelenią cyklopa, ale teraz wygląda to tak, że wypada ta parasolka. Także ona właśnie służy. Głównie chroni nas przed deszczem, ale i przed przegrzaniem. Także wiecie co, to jest tak fajnie zrobione, że tak, na przykład jesienią przychodzi właśnie borsuko niedźwiedź, jak widzieliście, z niego wypada właśnie tutaj ten kubraczek, hibernację, właśnie kamizelka taka, która chroni nas przed zamarznięciem. Czyli jesienią, jeżeli zabijemy tego borsuka niedźwiedzia, dostajemy itemek na zimę, gdzie możemy go wykorzystać. On nas chroni właśnie przed zamarznięciem i odnawia nam trochę poczytalność i hamuje trochę głód. Z kolei zimą mamy jeleniocyklopa, z którego wypada nam właśnie ta parasolka, która chroni nas głównie przed deszczem. Później podczas wiosny przychodzi do nas gęsiołoś, którego zaraz wam pokażę. Jest to świetna postać, bardzo mi się podoba. I z niego wypada z kolei takie piórko, którym możemy chłodzić się latem. A z kolei latem przylatuje do nas muchosmok, tak się to nazywa. I z niego wypada taka zbroja, ale po kolei. Teraz oczywiście będzie gęsiołoś, który przychodzi do nas na wiosnę. Także ja do was zaraz wracam. Dobrze, kochani, tak wygląda oto gęsiołoś. Taka wielka gęś z rogami łosia. Wygląda fajnie, bardzo mi się podoba. Może się troszeczkę przebierzemy. Tak. O, z nim walka nie jest taka prosta, dlatego że on wytrąca nam z ręki przedmiot, który mamy. Ale cóż, spróbujemy. I
tak jak mówię, z niego wypada takie... O, już nam właśnie wytrącił. Z niego wypada takie wielkie pióro, które służy nam do tego, żeby schłodzić się latem. A gęsiołość, tak jak mówiłam, przychodzi wiosną i dropi nam itemek potrzebny na lato. Fajnie, fajnie to zrobili. Tylko mówię, zabić go, jak widzicie, nie jest tak łatwo. Ja mówię, ja mam tutaj mody, bo bez nich, no to... Pff, no niestety, raczej by się nam to nie udało. Dobra, mamy pióro. Zobaczcie, jak to wygląda. Super, co? Jak on się nie chłodzi. O. Tak. Chociaż dość szybko spada, nie? Procentowo 20% dosyć szybko. No ale cóż, tak właśnie wygląda gęsiołość. Jak widzieliście, wypada z niego to pióro. I tak, jest jeszcze to jajko takie, które jest w tym, w zwiastunie na końcu. I ponoć właśnie gęsiołość, gdy przyjdzie do nas wiosną i napotka opuszczone gniazdo tego wysokiego ptaka, on składa tam to jajo. Powiem szczerze, że ja próbowałam te na wszystkie sposoby i z tymi gniazdami i mnie się to nie udało, więc ja tego jajka niestety nie spotkałam, nie wyhodowałam, nie widziałam. Może ktoś z was wie, jak to wygląda, jak to działa, to piszcie mi. Ja wtedy ewentualnie to dogram i wam pokażę. No jak na razie, na dzień dzisiejszy, mówię, to wczoraj była ta aktualizacja, także wszystkiego nie ogarnęłam jeszcze, to jajko dogramy. Dobrze, więc to był gęsiołość i zostaje nam ostatni boss. Jest to właśnie muchosmok, także ja do was za chwileczkę wracam. Dobrze, kochani, a to przed wami... muchosmok. Tak wygląda. Niestety jest tu jeszcze ten borsuk. Ja go sobie rozwalę. Bo próbowałam sobie zespełnić tego muchosmoka. Niestety to nie za bardzo wychodziło. Dlatego musiałam sobie to dniami poprzesuwać. Tak, jeszcze lecą psy. Wszystko naraz. Ale to nic. Myślę, że sobie zaraz poradzimy ze wszystkimi. Okej. Jeszcze jeden psiur. Dobra, super. A jeszcze jeden, Matko Święta. Aha, dobra. I tak, wiecie co, zrobimy sobie szybko ognisko. Może jeszcze sobie zrobię kostkę na głowę. Okej. Oj, coś mi się tu ten... Tak wygląda muchosmok. Proszę bardzo. Taka wielka mucha, która zionie ogniem. Ona właśnie pojawia się latem. I z niej możemy... otrzymać właśnie, zaraz wam pokażę, jaki, Boże, co mi tak tnie itemek. Rozwalimy ją sobie. Wygląda super, zobaczcie, ale ją pokonać bez modów, no to ja myślę, że to jest jakiś koszmar, słuchajcie, naprawdę. To będzie jakaś porażka. Bo naprawdę, miałam problem ją zespełnić, musiałam sobie dniami poprzesuwać do lata. Nie wiem, no tak to wyszło, dobra. Gdzie jest ten item z niej? Tak, znowu jest 8 sztuk mięsa i to jest właśnie ta zbroja. Ja słyszałam, że ona ponoć też chroni przed... no Jezu, co mi tak zaczęło ciągnąć? Chroni przed... ogniem. Matko, nie tnij mi teraz. Wszystkie drzewa teraz mi ta pszczoła tu popaliła, niestety. O! Tutaj mamy. Dobra, zróbmy sobie... Co? Zbroję mamy. Mamy. To zdejmij. No i zobaczmy. Czy nam coś spada? Aha, bo ja się muszę zrobić jeszcze. Nie. Także chyba, słuchajcie... Chyba tak to wygląda, że tak to jest, że... Że faktycznie... No bo zobaczcie, nic się nie dzieje nam. Chyba chroni też i przed ogniem. Na to wygląda. No. Tam jakiś jeszcze jest stwór? Czy mi się zdaje? Coś słychać. Mhm.
No nie wiem, dobra. No, więc tak wyglądał Muchosmok. Mówię, on się pojawia latem i dropi nam właśnie tą zbroję z łusek smoka, jakby ona jest zrobiona. Także na koniec będzie jeszcze mała niespodzianka. A może wiecie co, przesuniemy sobie to lato. Zaraz zobaczymy, czy mi się to uda. Tak, mamy borsukę, ok. Załóż koronę. Bo wiecie, co chcę zrobić? Na koniec chciałabym, żeby nam się wszystkie pojawiły potwory, które są dostępne. Boże, cóż my mamy? Mamy ilonia cyklopa. Mamy naszego muchosmoka. Mamy borsuka. Nie mamy tylko łosiogęsia. O, będą walczyć ze sobą, zobaczcie. Nieźle, co? O, jeszcze przylazł ten. Ja się może zrobię. O, właśnie. Dwie pszczoły nawet mamy. Znaczy pszczoły, bo one mi przypominają pszczoły. Patrzcie, jaka walka, masakra. Nie ma tylko tej gęsi. Gęsiołosia, o. Może tak. Może czekajcie, ja bym jeszcze zrobiła? No nie, to już przyszło lato. Także z tą gęsią widać jest ciężko. Mówię gęsią. A czekajcie, spróbujmy jeszcze. Oczywiście, tak jak mówię, ja używam modów, żeby wam to wszystko pokazać. Jest to film tylko i wyłącznie pokazowy, dlatego wiecie, nie mówcie, że nie wiem, ja sobie ułatwiam czy coś, no bo jest to celowe. O to chodzi, żeby sobie ułatwić, żeby wam wszystko pokazać. No kurde, zobaczcie, no nie ma tylko tego gęsiołosia. Niedobrze. No to tak, jest zima. No. I teraz mamy wiosnę. I tutaj powinien być gęsiołoś. Ale niestety go nie ma. Matko, jaka walka, co? Masakra. Szkoda, bo chciałam wam, wiecie, pokazać wszystkie naraz, jak ze sobą walczą. Ale no część możecie zobaczyć. Tylko nie ma gęsiołosia. Nie wiem dlaczego. No ale gęsiołosia już widzieliście, patrzcie jaka walka, co? Masakra. Mamy itemów. No więc cóż, jeszcze raz, mamy czterech nowych bossów. Cztery nowe bossy, czterech nowych bossów. Nie wiem. Jestem podekscytowana, bo to wszystko bardzo mi się podoba, także jeden jest ten sam, co był podstawowy, w podstawie już jeleniocyklop, ale z niego wypada ta parasolka, którą właśnie tutaj mamy. Nawet jest ich kilka, jak widzicie. Wiecie co, ja te psy sobie rozwalę, bo mnie tutaj będą denerwować. No, bo jeszcze zginę. Chodź, chodź. Nie, bo chyba nie zginę, jak mam ten mod. Mamy tego muchosmoka, który przychodzi latem, z niego wypada ta zbroja z łuskami. Mamy tego borsuka, borsuko-niedźwiedzia, z którego wypada to ubranko na zimę. I mamy gęsiołosia, z którego wypada nam... O, był! Patrzcie! To on może jest jakiś słabszy. Bo jest piórko, zostało po nim. Czekajcie. Gdzie się robi ten? Gdzie się robi... Znaczy się teraz nie znajdę na szybko. Bo chciałam... Fletnie gdzie się robi. Nie, w tych to nie. Tu może? Kurczę, no oczywiście teraz na szybko nie znajdę, prawda? No bo przecież... nie, no tu na pewno nie. Tu też nie. W czapkach nie. Wiecie co, spieszę, żeby nie przedłużać, ale chciałam, wiecie co zrobić? Chciałam je uśpić i zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Znaczy ja już widziałam, chciałam wam pokazać, jak fajnie wygląda, jak są uśpione. Naprawdę super. Może w broni. No nie ma. Gdzie to jest, słuchajcie? Dobra, zrobimy inaczej. Może znajdę tutaj szybciej. Nie wiem, czy to nie było gdzieś tu w ostatniej zakładce. Nie, tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Jest. Dobra. Mamy nawet dwie.
No to w takim razie na koniec jeszcze troszeczkę przesuniemy, żeby potworów było więcej. Do wiosny. Okej, mamy wiosnę i cyk. Ci tu walczą. No, śpicie. Zobaczcie tego wolosłoka, jak zarąbiście śpicę. Dobra. I psiury. Jeszcze tego borsuka. One walczą między sobą. O, śpią wszystkie. Dobra, ja myślę, że wam wystarczy tych wszystkich włosów. Także... także już na sam koniec, żeby podsumować. Jelenie cyklop, z którego wypada teraz ta parasolka, która chroni nas przed deszczem i przed przegrzaniem. Przychodzi oczywiście zimą. Później wiosną mamy gęsiołosia, z którego wypada piórko, którym możemy się schłodzić podczas lata. Latem przychodzi muchosmok, z którego wypada zbroja z łuskami, która chroni nas też przed ogniem. I jesienią przychodzi właśnie, jak widzimy na załączonym obrazku, borsuko-niedźwiedź i z niego wypada nam ubranko na zimie, które chroni nas przed zamarznięciem, troszeczkę nam podnosi poczytalność i hamuje głód. Do tego mamy oczywiście wargę, którego możemy wytropić jak kolefanta, który przywołuje ze sobą psy gończe podczas walki, to już widzieliście. I mamy oczywiście te drzewce liściaste, z których jak zetniemy za dużo drzewa, wypadają te małe stworki, które nas atakują. I cóż, no i oczywiście jest nasz Weber, który jest nową postacią dodaną podczas tej ostatniej aktualizacji. Więc ja będę kończyć. Aha, no i jest jeszcze to jajko, tak jak mówię, ja nie wiem, ponoć mówię, ten łosiogęś znosi to jajko, ja tego nie umiałam zrobić, nie widziałam, nie mam pojęcia, także piszcie, może wy wiecie, to ja to ewentualnie dogram. Także cóż, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, mam nadzieję, że przedstawiłam wszystko, choć pewnie nie powiedziałam wszystkiego na 100%, ale mówię, aktualizacja była dopiero wczoraj. Także jeszcze nie wszystko tak do końca ogarnęłam. I cóż, ja już będę kończyć. Żegnam się z wami. O, jest nasz łosiogęś, proszę. Patrzcie! To jednak jest to jajko! A ja już się chciałam żegnać, zobaczcie. Czyli co? Czyli z niego to są te małe łosiogęsi? Czyli z tego jajka się po prostu wykluwają się ten? Ciekawe. Nie, nie zabijaj mi! Uciekaj! I co? Łosiogęsia mi zabił. Zabił wam mamę! Ale to nic, to teraz ja będę się wami opiekować. Czyli co, wy na przykład jecie mięso? Da się was karmić? Nie, nie da się. One chyba tak same z siebie tylko jedzą. Ciekawe! Wiecie co, że ja tego... Czekajcie, przyspieszymy. Boże, boję się, że przyjdą kolejne stwory i mi je zjedzą. No właśnie. No właśnie. To jest jakiś bug, niestety. Także ja nie wiem, czy one rosną, czy nie. Widzicie, zobaczyłam to dopiero teraz, niestety, na sam koniec. Kurczę. Szkoda, szkoda, ale nic, ja to jeszcze sprawdzę. Albo wy mi napiszcie i ewentualnie to dogram. Także widzicie, na sam koniec jeszcze udało nam się zobaczyć, tylko tego jajka nie było widać, bo one jeszcze chyba z tego wykluły, ja nie wiem, tak mi się wydaje, że chyba tak to jest. Dobrze, nic, ja się z wami żegnam, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!